rozpoznawanie barw u personelu pokładowego. W zasadzie nie ma z tym większych problemów, poza tym, że czasami wśród stewardes czy stewardów są mężczyźni, którzy taki problem mogą mieć. I jako lekarz uprawniony do badań personelu pokładowego oraz oczywiście innych badań lotniczych, powiem Ci parę zdań w tym temacie. I zacznę od przepisu, a mianowicie członkowie personelu pokładowego powinni prawidłowo odróżniać 9 z pierwszych 15 tablic pośród 24-tablicowej edycji tablic Ishihara, czyli Ishihara jest tutaj podstawą, ale dzięki Bogu alternatywnie członkowie personelu pokładowego powinni wykazać się umiejętnością łatwego postrzegania tych kolorów, których percepcja jest wymagana dla bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. I podam Ci tutaj parę przykładów barw, których percepcja jest wymagana dla bezpiecznego wykonywania obowiązków personelu pokładowego. I przykłady dotyczą paneli wskaźników personelu pokładowego, manometrów, wyposażenia awaryjnego oraz statusu drzwi kabiny. I reasumując, to wszystko wynika z tego, że w ostateczności może zadecydować Twoja praktyczna zdolność rozpoznawania barw sprawdzona przez instruktora w samolocie. Czyli taki instruktor, jak Cię sprawdzi, to powinien wydać lekarzowi jakieś takie zaświadczenie, oświadczenie, orzeczenie, zapewne z jakąś pieczątką, że jesteś w praktyce zdolny rozpoznawać te barwy w samolocie. Na koniec masz tutaj taki krótki test widzenia barw, który sam wymyśliłem. I zobacz sobie na te obrazki. Na każdym z obrazków znajduje się coś tam i po prostu musisz mi napisać w komentarzu, no, co praktycznie zobaczyłeś. Czyli obrazek pierwszy będzie po Twojej lewej stronie, obrazek drugi po drugiej stronie. Obrazek trzeci po lewej stronie, obrazek czwarty po prawej stronie, obrazek piąty po lewej stronie, no i tutaj ja po prawej stronie, doktor Kraśnicki Dariusz, lekarz uprawniony do badań lotniczych, specjalnie ubrałem taki różnokolorowy sweter. Jeżeli widzisz tutaj różne kolory, to mam nadzieję, że spokojnie dasz radę przejść badania barw, badanie widzenia barwnego i zostaniesz cabin crew. No, niestety, jeżeli chcesz, powiedzmy, iść na pierwszą klasę personelu lotniczego, na drugą klasę, to wymagania są już troszeczkę większe. Także mówił Dariusz Kraśnicki, lekarz uprawniony do badań lotniczo-lekarskich. Oczywiście mieszkam we Wrocławiu. Jeżeli coś chcesz więcej, jakichś informacji, to po prostu napisz mi w komentarzu pod tym wideo. Bye bye i do następnego razu.